Siemaneczko ludziska, siemaneczko, wracamy do Galaktyki Wyzwyczajnej 4, Supernova, Cytrony Mistrzu, do was serdecznie ten poranek. I w ten poranek będziemy kontynuować naszą wspaniałą sagę, jeszcze trochę i będziemy dochodzić do końcowi. Mi się wydaje, że jeszcze tak ze 100 tur, jeszcze tak może około 8 czy 9 odcinków. Jest ciekawie, nasza kultura tak naprawdę będzie dominować w naszej części galaktyki, pochłaniamy praktycznie wszystko, co się da, nawet nie ma sensu zaczynać wojny, po prostu to wygramy. Dobry, mamy obecnie ponad 100 modułów, bardzo sporo, podoba mi się to podejście w ogóle, będziemy niedługo tworzyć nowokręty 6 poziomu. Właściwie szóste wersje tak naprawdę. I my tutaj, z tego co widzę, będziemy chcieli trochę polikwidować tutaj przeciwników. Mamy trzy dobre floty i te trzy dobre floty spróbują po prostu podbić ten kawałek ziemi. Tutaj w tym miejscu, oprócz tego jak to postaramy sobie, przejdziemy, będziemy już praktycznie w domu. Oprócz tego, ja mamy trochę kasy, więc tak się zastanawiam, przepraszam was, czy nie zrobimy sobie teraz wartości kulturowe, jeśli chodzi o badania, mamy dość duże, tak się zastanawiam. Serce Imperium, dochód brutto 25. Pobór do wojska, wytwarzanie, zadowolenie. Wpływy. Cecha kulturowa, empatia, to nie. Cecha kulturowa, to nie. To nie. Oparto na węglu. Świat bezpieczeństwa. Dobra, polityki sobie zostawimy obecnie. Dobra, mamy wydarzenie. Co my tu mamy? Kontynuacja wojny daleko poza jej strategiczne cele. Izoluje nas na galaktycznej scenie. Inne cywilizacje patrzą na nasze działania z coraz większą podejrzliwością, wierząc, że nasze intencje mogą nie być tak jednorazowe, jak kiedyś sądzono. Minus... no, oczywiście, że tak. My tu będziemy chcieli troszeczkę, może nie powiększyć, ale troszeczkę pozmieniać to wszystko, co tu mamy. Dobra, wiecie co? My w takim razie zrobimy sobie dwa konstruktory. Konstruktory położymy sobie w odpowiednim miejscu, które tutaj. Musimy sobie zrobić bazę wojskową, w razie czego. Mamy tutaj stocznię, która jest Ostrz Elerium. Korweta. Kosz antymaterii, tak? Statek obliżniczy. Zróbmy sobie... Dobra, to zrobimy sobie korwetę. Jedną. Statek obliżniczy jeden. Statek flagowy bym musiał też zrobić, ale nie teraz. Dobra. Na razie zróbmy sobie te dwa statki i później się zastanowimy, co dalej z tym fantem zrobimy. Dobra. Tu mamy teoretycznie też ekipę, która dobrze sobie poradzi. Co my tutaj mamy? Roda Heliosa, nie Heliosa. Jak się teraz zastanawiam z tym wszystkim, jak to teraz zrobić,
będziemy musieli wszystkie w późniejszym czasie te bazy, tu ma nasz przeciwnik, poprzejmować i już będziemy mieć przeskok do przodu. Dobra, tu też mamy flotę, która doleci do nas. Dobra. Kupimy sobie nowego weterana bitwy. Tu jest 10, tu jest 15. Dowódca. Dobra, będzie pancernik. Gdzie jest nasz tutaj kolega? Dobra, jest w pancerniku. Bardzo dobrze. My sobie dolecimy tu. Zainstalowane ulepszenia. Nie wiem, jak te ulepszenia będą można w takim statku ulepszać. Nie wiem. Z tego co widzę, to nie ma możliwości. Czy jest ulepsz statek? A, chyba w czasie walki. On będzie się rozwijał, moim zdaniem. Idź do. Teraz tak. Pozostawiamy. Nie ma sensu. Wewnątrz update'owania. Jeśli naprawdę będziemy potrzebować, no to wtedy ewentualnie to zadziałamy. Dobra, dzisiejszy odcinek będzie krótszy niż zwykle. Aha, świat jest, tego co widzę, oblegany. Mamy pierdza 7. Dobra, a włócznie Oriona. Mamy włócznie Oriona i my posad technologiczny w osłonach. Poprawia nasze zdolności i poszerzenia wpływu w całej galaktyce. Wzrost wpływu o 10%, telebrytka, nadajnik kulturowy. Dobra, wiecie co? My sobie chyba pójdziemy w tym kierunku. Tak jak wspomniałem, my bardziej nie inwazyjniej, ale bardziej kulturowo będziemy chcieli się rozwijać. Dobra, widzimy, że troszeczkę dolatujemy, ale oprócz nas tutaj koledzy, widzę, się zajmują co nieco. Dobra, nowa klasa statku, na razie przejdzie do projektów i my teraz byśmy potrzebowali krążownik, niszczyciel i mamy tutaj korwetę. Tą korwetę my sobie musimy przerobić. Czas przeładowania broni minus 75, ale minus 25 zasięg broni. Czyli będziemy mieć troszeczkę mniejszy zasięg. Moim zdaniem to też będzie dobra opcja. Kanionki, zrobimy kanionki. Rozpocznij projekt. I teraz tak, ja niektóre rzeczy chciałbym tutaj zdemontować. I mamy włócznie Oriona. 36. Powiem wam, że dość sporo będzie zadawać obrażeń, wiecie? Moduł wampira na pewno. I teraz mamy tak. Pole 1 z otwory 2 przychodzić cele uniku. Generuje misje, które zaczyny cele do stopnia. Masa 1, masa 1. 11. Masa 3. Masa 2. Dobra, sobie zostawimy. Na pewno sobie napęd lepszy zrobimy. Punkty życia, czwórka. Powiem wam, że sporo by to nam dało. I tu mamy tak, pole ochronne 1, generator tarcz.
Teraz pytanie tak. Współczynnik pancerza. Kosztulu będzie jeden. Dobra, wiecie co? To my sobie zrobimy tak. Dwa. Ochronne. I już nic więcej dalej nie zrobimy. Czynnik do pancerza mamy 63 i siła tarczy. Butel celujący. Cenność rakiety. Bo tak naprawdę to przeciwnicy muszą się przebić przez... oprócz pancerza, tak naprawdę muszą przejść siłę tarczy. Siłę tarczy mamy dosyć słabą. Dobra. Korweta. Wersja piąta. Dobra, to będzie wersja... To będzie piątka. I tak samo tak. Korweta. Wersja piąta. Sobie ze spokojem będziemy mogli zrobić... 5 tur nam to zajmie. Dobra, mamy wydarzenie. Galorka, słuchający z propagowania pokoju, silnie się z tobą kontaktuje. Główny cel naszej wojny został osiągnięty. Argumuje. Kontynuujcie tylko konflikt, tylko spowoduje niepotrzebne straty i wydatki. Znaczy czas, abyśmy dożyli do pokoju dla dobra wszystkich. Obietnice pokoju. Dobra, to zrobimy to sobie tak. Jak wspomniałem, my też będziemy chcieli co nieco poprzyjmować, poprzyjmujemy. Tak z tym bardzo duże straty. Krążownik, bombowiec. I dobra, co my tu mamy? Czy my możemy zaatakować tego gada? Nie. Kultura. Gospodarczy. Dobra, mamy konstruktora, tak wspomniałem, i konstruktora będziemy chcieli zrobić w tym miejscu. Jeszcze bardziej nasze wpływy zwiększyć. My to mamy korweta. Korweta wersja piąta. Nie będziemy mieć tulu zbytnio. No właśnie. Teraz tak. Tulu, z czego pamiętam, to mamy tutaj. By się nam przydało, żeby to zupdate'ować tulu. Widzę, że skażeni na pełną moc tutaj lecą. Dobra, spróbujmy się po prostu... troszeczkę powołać. Dobra, rozumiemy, dziękujemy za statek. I co my tu mamy? I mamy zagrożenie, czyli 2% zdolnej pilności obywateli. I obywatele zwiększają wpływy na... przypadków jądra i utopia. Dobra, wiecie co? To my może zróbmy sobie z nimi zawieszenie broni. Akceptuj. Dobra, wiecie co? To my zrobimy inaczej. My wrócimy sobie ze spokojem tutaj i przerobimy statki. Nie ma sensu na razie atakować. Widzę, że skażeni są bardzo, bardzo agresywni. Agresywniejsi niż my. Dobra, tych tutaj ogarnęłam. Muszę się bardziej uzbroić. Różne rzeczy. Dobra. Będę wracał tymi. Ty tak samo będziesz musiał bronić tego 3.
czółka. My sobie spróbujemy skompletować nasze statki, nie będziemy robić nowych, tylko po prostu update'ujemy. Będę potrzebował co nieco. Dobra, mam jeszcze jedną do zrobienia misja badawcza. Dobra, trochę tury nam zajmie. Generuje badania nowe, więc na spokojnie możemy sobie to ogarniać. Mamy bardzo sporo teraz. Tych stoczni. Dobra, mamy wydarzenie. Obserwujemy ciebie. Wiem, że twój lud infiltruje z dominium Luxarów. Nie jesteśmy szaleni. Zdążamy dzisiaj dostęp Atary do zbudowania urządzenia chwiącą naszą łosę twoją. Mogą być ścieki, ale nie damy się straszyć na podstawie uroń. Oczywiście. Jak ktoś ma kawał Jorenia, no to... Dobra, statek czystości, co my tutaj mamy. Tak. Oddajmy im ten statek, nie będziemy się przejmować. I teraz tak. Handel. Nic tutaj nie mamy. Ludzie też nie. Ci, jak sobie radzą. Nasza dyplomacja trochę idzie w kiepskim kierunku z nimi. Potrzebujemy pomocy finansowej. Chcieliśmy zaoferować wam państwo z tą nadzieją, że wzmocni to nasze relacje. Bardzo dziękujemy. Dobra. Więc mi się wydaje, że ze spokojem pójdziemy w dobrym kierunku. Trochę kasy im daliśmy, a przez to my nie będziemy nic zarabiać. Jesteśmy na zero. Ale dobra, trochę poprzerabiamy nasze statki. Muszę poczekać, aż Elerium całkowicie się tu wzmocni. Przyłączyłeś planetę Gabriel 4 do planu Bahanów. Dobra, która to była planeta tak naprawdę? Ukończona. Dobra. Elektrownia termojądrowa ukończona. To zostało też ukończone. Rozpoczęcie badań. A, Gabriel, tutaj, dobra. Ja się zastanawiałem właśnie, które to będzie. To jest Arnor. Przyda nam się. Zdecydowanie. Dobra, jesteśmy na drugim miejscu jako najsilniejsi. I tak musi pozostać. Dobra, rozwiniemy parę rzeczy. I mamy następne wydarzenie. Kapitan twojego flagowca zgłasza odkrycie defiujące przestrzeni kosmicznej i zgubionego materna z ładunkiem. Urządzenie może dyskretnie prowadzić na orbitę drugiej planety, co zwiększa skalę przestępczości na tej planecie. Zachowaj. Przestępczość minus 5, przestępczość plus 10. Powiem wam, że dobra opcja i my sobie to rzucimy. Tutaj. Przestępczość, żeby była zwiększona. To jest ich świat centralny. To 10 wytwarzanie w tej planecie. A my mamy 160. Czyli odrobinę mamy więcej. Odrobinę, niedużo. Uważam, że nośne prawdanie z nienawidzą. Kolonizacja jakiej planety nie ma sensu. Nasze planety są zagrożone. Dobra, tak naprawdę mamy korwetę i mamy statek ubliżniczy. Chęcią jestem ciekawy, jak to wyniknie z tego wszystkiego. Dobra, my sobie przejdziemy dalej. Mamy dość sporo tego Elerium, co turę dostajemy trójkę, więc mi się wydaje, że
możemy spoko sobie poubejtować trochę tych statków. Kulturowa dominacja, nowa technologia i co my tu mamy? Współczynnik pancerza plus 10 pozwala korzystać z technologii prekursorów prawie równie dobrze jak sobie prekursorzy. Dobra, czyli wchodzimy na ich poziom, szczytny świat centralny. Teoretycznie możemy sobie to wszystko teraz update'ować. Bardzo fajnie się to wszystko tutaj nam rozwija. I to tak ma być. Koszt wpływów plus 5. Wiecie co? My sobie chyba nie będziemy tego tu robić. I teraz tak. Wpływy. I tutaj sobie zrobimy wpływy. Rozwiniemy tylko wpływy. Wpływów, skanera 5, 5 i czujniki Tulu 5. Ok, na razie 20. W następnej turze się to zwiększy i będziemy chcieli wchłaniać wszystkich przez kulturowo, bo jesteśmy uduchowieni. I mają nasze słuchać, bo jak nie, to pierdol. Innej opcji nie ma. Dobra, co my tutaj możemy wybudować? W sumie mógłbym wybudować parę tych statków, ale w sumie nie ma sensu. Pancerni. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Właściwie pancernik ile ma? Bo nie pamiętam. Logistyka 12. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, piątkę sobie ogarniemy w takim razie. Niech się to rozwija. Tu mamy flotę obronną, ale i tak my będziemy chcieli sobie ją tutaj fajnie porozwijać w tym miejscu. Dobra, lećcie, lećcie. Dobra, co my tutaj teraz mamy? Specjalizacja. Możemy sobie rozwinąć. Zobaczmy, co tutaj jeszcze możemy porozwijać w których momentach. I tu mamy chyba czujniki Tulu. Dobra. Mi się wydaje, że już tutaj nic nie zrobimy. Ruda Heliosa. No szkoda, szkoda, że nie mamy tego. Tu mamy Tulu. I tu mamy Tulu. Wiecie co? My właśnie potrzebujemy teraz porozwijać. Konstruktor. W pierwszej kolejności konstruktora w następnej turze. To jest tak. Mamy tutaj Tulu, Tulu. Tutaj też mamy Tulu. Badania reliktów. Nie, to mamy już zrobione. Badania 70%. Czyli mamy raz, dwa, trzy. Jeszcze byśmy mogli to zagarnąć. Elerium. Dobra, wiecie co? Bo chyba tak sobie zrobimy. Konstruktor. Zrobimy sobie dwa konstruktory i dołożymy sobie parę tutaj rzeczy. Rozwiniemy sobie bardzo dość mocno. Tulu 50. Spoko. Rozwiniemy sobie niektóre jednostki kopalniowe. Teraz tak, czy my tutaj mamy coś ze stulu? Chyba nie. Antymaterię. Antymaterię mamy też dość sporo. Dobra.
Teraz tak, statek nad wodą, czyli trzy statki handlowe sobie tutaj ogarniemy i zdobyliśmy słynne najemnika Mizara i no, obywatele domagają się spowiedzi za jego kradzieże i badań banetyzm. Ale może być lepiej wysłany inaczej. Jakie są twoje rozkazy? Wiecie co? Ubić najemnika, zapłacić swoje przestępstwa. Niech lud się zdecydowanie polepszy. Dobra, oglądajmy sobie bitwę. Zobaczymy, jak jeden nasz statek sobie poradzi. Ma takie ulepszone wersje piąta. Dobra, fregata sobie dobrze radzi, 25% celności. No spoko, nawet no nie zdążyli całkowite obrażenia, 66. Nawet nic nie zadali obrażeń. Bardzo ładnie sobie ta fregata poradziła, powiem wam. Korweta. Potrzebujemy 258, żeby update'ować. Dobra. Trochę zwiększymy poziom kredytów. Musimy. Teraz już nie będziemy zbytnio rozwijać się w taki sposób, tylko ja będę chciał to wszystko zupdate'ować dość mądrze tak naprawdę. Anomalia. Dobrze chroniona. My byśmy musieli takie te parę rzeczy tutaj zupdate'ować. Dobra, i ze spokojem sobie to zrobimy. Dobra, tura się tu nam kończy. Dobra, badania przeprowadzone poszło najlepiej. I mamy następny system torped, Trian. Zemsta Triona. Co my tu mamy? Kość antymaterii. Rakietowej 31. I mamy torpedy. Czyli tak naprawdę... Wymaga antymaterii do swojego obrony i zdolności destrukcyjnej. Bo rakietora jest nieco słabsza w walce, ale może być przymocna na atakowanie wrogiego. Tak. Międzygwiezdna kultura. Więc może pójdziemy sobie w kulturę teraz, niż w broni. Nie ma sensu. 261. Dobra. Zanim zaczniemy ulepszać te niektóre jednostki, my mamy teraz tak. Tulu. Ja, mamy tutaj Tulu, więc spokojem sobie próbujmy dolecieć. Kurde, zabrakło nam jednego miejsca. Dobra, transport. Drewno nad wodą. Dobra, transportowy. Zwiększymy sobie wydatki. Teraz tak. Serce Imperium. I zróbmy sobie tak. Serce Imperium po 13. Musimy zwiększyć sobie dochody i zanieczyszczenia. Dobra, po 30, nie ma tragedii. Co my tu mamy? Korweta. To jest wersja piątka. Dobra, jest piątka. Super. I ja bym chciał, żebyście polecieli w tym momencie tutaj.
Zawsze będziemy mogli po prostu robić to tak, że jak nas będą atakować czy coś, no to wypierniczymy flotę, żeby zaatakowała co nieco. I teraz tak, my tu mamy statki obronne, mamy 18 statków i moim zdaniem fajnie by było, żebyśmy mogli krążownik wersja 5. Też poupdate'ujemy niedługo wszystkie jednostki. Tutaj, żeby to miało ręce i nogi. Mamy bezskrzydłą, tak? Więc już się nie będziemy bawić, tylko będziemy robić, żeby cały czas nam tutaj produkowało dość sporo tych modułów. To jest tak, 63, więc teoretycznie byśmy mogli jeszcze jeden... A, tu jest jeszcze jeden konstruktor i ten konstruktor będę chciał, żebyś leciał nam tutaj. To jest fajny patent. To jest tak fajny patent, powiem wam. Nie wiem, czy to jest glitch, czy nie. Górnicza. Gotowe. Mamy zwiększone? Mamy zwiększone. Ale antymaterii jeszcze tutaj z tego co widzę nie dotykam, co widzicie. Zasięg. Elerium, czyli zwiększyłem sobie Elerium o 4. Teraz tak, ja tutaj nie mogę sobie tego dosięgnąć, ale zrobimy sobie ta górniczy. Dobra, drony. I będziemy mieć tak naprawdę jeden. O jedną turę. Nie jest to może rewelacja, niestety. I trochę... No trochę smuci mnie to, ta wiadomość, konstruktor AIA razy 1. I teraz tak, co ja bym mógł tu jeszcze ogarnieć? Towarzysko statku lekko bronione. Tu mamy antymaterii, tu mamy Tulu. I tu mamy tak naprawdę antymaterii. Więc teoretycznie byśmy mogli sobie jeszcze dwa konstruktory i zwiększyć teoretycznie zasoby. Czy mi się wydaje, czy... Dobra, musiałem zlikwidować, bo... No nie, no... Myślałem, że będzie pobierać z dwóch, ale jednak nie pobierało. Dobra, no popełniłem błąd, no ale dobra, już nic z tym nie zrobimy. Teraz tak. Ja chcę, żeby doleciał do tego momentu. Dobra, będę musiał poczekać. Nic z tym nie zrobimy. Tylko ściąga z tego tulu. Tak, to byśmy mieli większą ilość produkcji, powiem wam. I fajnie by wtedy to było. Chociaż nie wiem, czy to za turę by nie działało. A nie, chyba by działało, wiecie? Dobra. Poranek i zazwyczaj człowiek jest jeszcze taki, wiecie, niezaspany. Dobra, nie będę komentował tego. I my chcemy za daleko, tak? Dobra, nic z tym nie zrobimy, więc świat ojczysty, lećcie tutaj. Musimy zwiększyć poziom gotówki. Dobra, i co my tu mamy? Co wy chcecie?
Oferta przypraw Armoru, traktat eksploracyjny, a wydajecie nam oferty kryształu harmonii i kredyty. Dajebyście, dobra. Jestem skłonny wam tak naprawdę to dać. Ja teoretycznie mógłbym sobie teraz parę rzeczy tutaj pozmieniać. Czy to jest w ogóle... przebudowa. Oko. No tak, tu już nie przerobimy. Tu mamy pancernik 1. Dobra, na razie sobie to zostawiamy. Misja ukończona. 1700. Miałem 1800, ale dobra, no musiałem trochę spasować. Gotówka też mi jest teraz potrzebna. I tak jak wspomniałem, będziemy chcieli sobie tu parę rzeczy. Jest tak, logistyka 4, logistyka 1. Sobie tutaj przyłożymy. Dobra, technologia jest zrobiona. Zwiększa nasze zdolności dyplomatyczne. Maksymalna rozmiar floty plus 20. Ochronkę sobie damy. I teraz tak, żeby nie było. Ja chciałem tutaj więcej tego tulu. Dobra, mamy? Mamy. Dobra, teraz zaczynam to ogarniać. Paraki. I gotowe. I mamy tak naprawdę teraz turę 1,70, więc jak dobrze pójdzie, to będziemy mieć ponad dwójkę. Przyda nam się. To jest tak, my cały czas tutaj polecimy. To jest tak, bombowiec. To nie. To też nie. Bombowiec wersja czwarta, nie ma sensu. To jest myśliwiec, dobra, myśliwiec zostawiamy. Statek obleżniczy. Wersja pierwsza, bym musiał zrobić lepszą wersję, wiecie? Myśliwiec. Dobra, na razie tutaj nie ma sensu w takim razie tak robić. Dobra, mamy wydarzenie. Znaleźliśmy obszar kosmosu usiany walakami statków kosmicznych. Żaden z nich nie znosi typu śladów bitwy, eksploracji czy trafienia nosorów, ale daje się, że został on zniszczony z znieceniem i atakiem jakiegoś rodzaju środka osiągającego. Wkrótce staje się jasne, że w tym miejscu mieszka straszliwa kosmiczna bestia, a brak ciała tej bestii sugeruje, że nadal ma się dobrze. Uciekajmy stąd. Wyciągnij kosmiczną bestię i to zakończymy. Tylko teraz pytanie, gdzie jest ta bestia? Teraz tak, czwórka. I my potrzebujemy tak naprawdę czwóreczkę, tak? Dobra. Tu będziemy mieć w takim razie dość mocną flotę. Chociaż tu też mamy. Już się zrobił ten statek? A, spoko. Mamy, mamy. W takim razie statek z cyklu bezczynności, co my tu mamy? I mamy ostatni statek, gdzie ja bym chciał wysłać naszą rzecz. To jest tak. Buduj, ile wlezie. Jesteśmy na pierwszym miejscu. Super. Teoretycznie wchodzimy do zniesienia komputera. Komputer już nam nic tak naprawdę nie zrobi. Dobra, mamy trochę przywódców, tak jak wspomniałem, i my byśmy musieli wam lojalność trochę poprawić.
Tutaj nie możemy, tutaj nie możemy. Postaram się tych ministrów trochę updateować. Dobra, musimy poczekać. Im bardziej ministrowie będą bardziej zadowoleni, tym lepiej będą spełniać swoją służbę. Dobra, wiecie co? Ja tu teraz tak patrzę, co my jeszcze tutaj potrzebujemy. Dobra, jedziemy z tym koksem. Muszę jak najszybciej ogarnąć tego tulu i już będzie zdecydowanie lepiej. Harmonia tarcz. Zwiększa broni naszych związkowych. Nasza kultura ewoluuje dzięki wspólnej dajom, czyli punkty kulturowe plus 2. Dobra, to jest jedna tura. Sobie przełożymy, zrobimy. Nie ma z tym problemu. Dobra, my dolecimy sobie w takim razie tutaj. My lecimy sobie teraz do Tulu, żeby zupdate'ować to wszystko. Mamy dwójkę. Dobrze, dobrze by było, jakbyśmy awansowali i po turę byśmy trójkę dostawali, ale to nie ma sensu tego ogarniać. Oktawia. To jest tak naprawdę tutaj. Czyli mamy drugi stopień, dobra, wytwarzanie sobie tu przerobimy. Wytwarzanie. Badania. No tak, badania, rolnictwo, wytwarzania. Sobie tutaj dodamy Gabriel 1. To trochę się będzie robić jeszcze dość sporo ilości tur, ale i tak mamy wojsko, wytwarzanie, moc wpływu 91, no powiem wam, dużo, dużo, dużo. Dobra, i zakończymy na tym odcinek. Zapamiętajcie, że tak jak wam właśnie wspomniałem ostatnio, jutro powinien się pojawić The Great Distant Wars 2, pierwszy odcinek z serii. Dzisiaj wychodzi właśnie podatek od tej gry, no niestety wychodzi bardzo późno, a dzisiaj jestem w robocie, więc nie dam rady nagrać dzisiaj. Jutro trochę taki krótki odcinek będzie i następne dłuższe odcinki będą w następnym tygodniu. No dobra, ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, cześć.